Witam wszystkich, z tej strony Sarge, a wy oglądacie drugi odcinek serii Zagrajmy w Days Gone. Musimy przebić się przez ten tunel, do którego trafiliśmy ostatnio i tak się składa, że już naprawdę niewiele mi brakuje do wyjścia, ale po drodze nie możemy zapominać o tym, żeby zgarnąć jeszcze tutaj trochę składników, które na pewno prędzej czy później się przydadzą. Nie zapominajmy też o wozach policyjnych, gdzie znajdziemy amunicję. Trochę mi się aż Dying Light w tym przypadku przypomina. Gdzie też otwieranie różnych bagażników, przeszukiwanie aut było istotne. A jakby nie patrzeć, mieliśmy tam do czynienia z zombiakami. Wprawdzie twórcy tutaj się bronią przed tym, żeby nazywać tych przeciwników zombiakami w tej grze. Mają oni swoją własną nazwę, czyli są to świrusy. No ale wiadomo, że działa to na podobnych zasadach, ta epidemia, która tutaj wystąpiła. Można powiedzieć, że uczyniła z ludzi takich zombiaków. No dobra, tutaj udało się co nieco jeszcze zgarnąć, ale cały czas ruszamy przed siebie. Pokonałem poprzednio tych świrusów i widzę, że też zbieramy właśnie w tym przypadku uszy rojaków, czyli akurat ta odmiana świrusów nazywa się rojakami najwyraźniej. No i domyślam się, że nawet takie rzeczy też prędzej czy później się przydadzą. Jeszcze się przekonamy. Tutaj kolejny wóz policyjny, a więc to oznacza, że znowu znajdziemy amunicję. Swoją drogą ciekaw jestem, jak to z tą amunicją w grze będzie, bo gra ogólnie jest też reklamowana. Kolejne gniazdo. Tak, czuję. Ile mołotowów ci zostało? Właśnie użyłeś ostatniego. A masz coś przydatnego w sakwie? Tak, tak. Okej, spal gniazdo świrusów. No dobra. Chciałem powiedzieć, że gra jest też tak skonstruowana, była tak reklamowana, że znajdziemy tutaj wielu, naprawdę wielu świrusów na swojej drodze. Wręcz będziemy się ścierać z prawdziwymi hordami. Ale na to przyjdzie pewnie jeszcze czas. Dobra, czyli rozumiem, że teraz wytworzę sobie koktajl. To zajmie tylko chwilkę. Kategoria zawierająca przedmioty miotane. Czyli to będzie to, dokładnie. I stwórz koktajl Mołotowa. Chyba zadziała. A swoją drogą widzę też, że mamy tutaj kamień chyba do odwracania uwagi. Dokładnie. No ale dobra. Wybierzmy sobie koktajl. I spalmy to gniazdo. Gotowy? Nadchodzą! Ej, chodź, dawaj. Dobra, tylko daj mi chwilę. Wsiąść na motocykl, ale, kurde, ja tu jeszcze chciałem co nieco zgarnąć sobie. Chociażby stąd. Mamy kolejny bandaż. No i właściwie tutaj też przydałoby się wejść. No ale rozumiem, że już trzeba będzie odjeżdżać. Ale nie, patrzcie, że niczego mi tutaj dookoła i tak nie wykrywa. Chociaż stąd mogę zabrać też możliwość użycia przepisu, spoko. To zajrzyjmy jeszcze tutaj. Nie, to tylko takie maleńkie pomieszczenie. I widać, że niczego w środku poza tym nie ma. Okej, w takim razie możemy wsiadać i pojedziemy sobie dalej wraz z Boozerem. Myślałem o tym, co powiedziałeś, żeby ruszyć na północ. Wydaje mi się, że dobrze ci zrobi zmiana otoczenia. Rozjaśni ci w głowie. Może rano. Odbierzmy nagrodę, a potem ruszymy w trasę. Jasna sprawa, bracie. To mi się podoba. Czyli zmierzamy do tego jakiegoś warsztatu. Chciałeś wirusowo. Kurwa. W chuj ich jest. Ja cię kręcę. Zaczyna się, co? Ja
Petra trzeba więcej amunicji. O czym myślisz? Już wiem, że to będzie zły pomysł. Po prostu przejedź środkiem. Odciągnij ilu tylko się da, a ja w tym czasie... Ja pójdę od tyłu, tamtym zboczem i znajdę warsztat. Kurwa. Daj mi parę minut, żebym znalazł odpowiednie części, potem zawracaj i spieprzamy. A ja sobie pozabijam skurwieli. Przysięgam, ty chyba chcesz umrzeć. Jak mówiłem, nie dzisiaj. Chodźcie, śmierdzące sukienciny! Oby się mu nic nie stało. Chodźcie, no już! Tu jestem, pojebańcy! Stary Bill jest tutaj! No dobra, odszukaj warsztat u szalonego Williego. No ale patrzcie, że nadal tutaj ich trochę zostało. No i co? Jebane traszki. No już, zjeżdżać stąd, wy małe gówna. A, bo rzeczywiście. Rzeczywiście to są inne odmiany. Co też swoją drogą jest mocne, że... To są najwyraźniej zamienione dzieci. A też będziemy normalnie z nimi walczyć. Czyli z tymi traszkami. Musimy zapomnieć o tym, że kiedyś to byli ludzie. Co my tu mamy? O, broń biała. Co tutaj mamy? Bardzo dobrze, przyda się jak najbardziej. Przeprowadzanie ataków w zwarciu. Broń biała, którą można znaleźć w świecie gry, jest o wiele lepsza od noża do buta. Używa jej, by szybciej likwidować wrogów. Tam na górze też coś jest. To nie za ciekawie, powiem wam. Czyli to mnie nie zaatakuje. Ale tam mamy. Muszę też obserwować właśnie minimapę. Dobra. Swoją drogą, właśnie w krzakach się mogę ukrywać przecież. Zgasiłem też latarkę. Najwyższa pora. No i co my tu mamy? Krzaki zapewniają osłonę podczas działań w ukryciu. Jeśli cię nie zauważono, pozostań w przykucnięciu przy użyciu kółka i odwracaj uwagę wrogów, rzucając kamieniami. No właśnie, już wcześniej zauważyłem, że mamy ten kamień. Ale tutaj akurat nie muszę odwracać uwagi. Zaatakujemy z ukrycia. Nóż do buta zadaje małe obrażenia, ale się nie niszczy. Ponieważ jest to broń zapasowa, automatycznie wyposażysz się w nią. Szybko znikają te podpowiedzi. Dobra, i co dalej? No tu jest całkiem sporo składników, powiem wam. O kurde, zdecydowanie warto to miejsce przeszukać w takim razie. Tutaj w środku też coś. Mamy te traszki. Traszki są płochliwe i zazwyczaj trzymają się trudno dostępnych miejsc, takich jak dachy budynków. Zaatakują dopiero, gdy wyczują, że masz mało zdrowia lub gdy wkroczysz na ich teren. No dobra. Tak, właśnie tak. Zostańcie tam i wszyscy będą szczęśliwi. W takim razie trzymajmy się z daleka, przynajmniej na razie. Tutaj w ogóle jakieś ikonki się pojawiły. A, bo tu chodzi... Ja, tu chodzi o te gniazda. I to możemy podpalać. No dobra, na razie zostawiamy to. O Jezu! Boże, jak mało brakowało. A poczekajcie, bo ja jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Na przedpremierowych gameplayach widziałem, że... Można tutaj oznaczać sobie... przeciwników i po lewej widzę, że mam lornetkę. O, dobra. To rzeczywiście pooznaczajmy ich sobie. No kurde, niby Buzer odwrócił uwagę, ale nie zmienia to faktu, że nadal tutaj sporą grupę mamy przed sobą. Podałoby sobie z nimi poradzić. Dobra, zacznę od tej strony, chociaż kurde, no to jest ryzykowne, popatrzcie. Jak tutaj sytuacja wygląda. Albo dobra, przejdźmy na razie może tędy jakoś. O, przy okazji mamy kolejny pojazd policyjny. I oczywiście znowu następnych przeciwników też tutaj znajdziemy. A jak żeby inaczej. No dobra, w takim razie stąd możemy zgarnąć amunicję.
tutaj amunicja do strzelby. Bo ja w tym momencie mam tylko strzelbę. Nie, mam też pistolet. Okej. Okay. No ale dobra, strzelba pod ręką w razie czego będzie. Wow, wow, już tutaj mamy też przeciwnika. O kurde, to tutaj też klimacik będzie niezły w trakcie skradania się. Dobra. No bo zdecydowanie nie jest zalecane w tej grze, zwłaszcza na tym etapie rozgrywki, żeby walczyć w zwarciu, kiedy mamy sporą grupę wrogów. Później może to będzie sensowniejsze. Kurde, jeszcze z prawej strony słyszę i faktycznie mi mapka pokazuje. Czekajcie, jak to tutaj wygląda. Może właśnie w tym budynku, albo tam za tym ogrodzeniem. O, mamy tutaj przejście. Jest, rzeczywiście. Podglądając sytuację na minimapie, można właśnie się mniej więcej zorientować, z której strony możemy napotkać przeciwników. Dobra, tutaj akurat mamy koktajl Mołotowa, czyli będzie do zniszczenia tego gniazda, w razie czego. I patrzcie, że w każdym budynku też możemy znaleźć całkiem sporo surowców. Tutaj trochę mi tego pokazuje. Drewniany baseball. Są też statystyki, ale widzę, że są identyczne. Dobra, ale przynajmniej zapamiętajmy, bo oczywiście broń biała też się zużywa. Mamy na razie 100%, ale jak będziemy atakować, to ta wytrzymałość będzie się obniżać. Niestety. Dobra, mamy środek sterylizujący. I tutaj to będzie raczej wszystko. Tędy mogę też się ewentualnie przedostać, ale tutaj z kolei też słyszę, że mamy do czynienia z przeciwnikami. O, jest kolejny. Dobra. Jak tu teraz się zabrać? No, pewnie będę musiał za chwilę zawalczyć, ewentualnie właśnie spróbować odwrócić uwagę jakoś. Mamy przecież ten kamień. Tylko, że to też jest nieco ryzykowne. A z tej strony na razie bezpiecznie, czyli muszę się martwić o tych trzech. Tutaj mamy, kurde, jednego bardziej oddalonego. No dobra. Trochę zaryzykuję. Najwyżej mnie zauważą. Już chyba jeden zauważył rzeczywiście. Ale ładnie, udało się. I teraz ostrożnie. Idealnie. Spróbujmy teraz może z tą bronią białą w takim razie. Dobrze. No, jak na pierwsze takie starcie, kiedy mamy dookoła większą grupę wrogów, to poszło naprawdę sprawnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, tam jest zdecydowanie większa grupa, którą wcześniej sobie oznaczyłem! Jezu! O mój Boże, i to była ta traszka właśnie. Jezu, no tego to się nie spodziewałem. Nawet mogą wyskakiwać z bagażników, co? Dobra, bo już powoli zaczynam dochodzić do tego momentu, że nie mogę zabierać więcej składników, niestety. Przynajmniej niektórych. Mamy też roślinę jakąś. Rumianek. Zielarstwo znajdźka. Możliwość użycia przepisów. A swoją drogą to ja jeszcze nie sprawdzałem. O proszę, mapa plus cele. Przesuń w prawo, żeby zobaczyć mapę. Przesuń w dół, żeby zobaczyć umiejętności. Ulepszenia podzielone są na kategorie walka w zwarciu, walka dystansowa i przetrwanie. Ekwipunek. Znajdziesz w nim informacje o sprzęcie, tworzeniu przedmiotów, zaopatrzeniu i materiałach. Wątki fabuły. Przeglądaj aktywne wątki fabuły, ich postęp, trofea oraz znajdźki. Dobra, możemy w obrębie menu głównego
poruszać się za pomocą przesuwania lub naciskając L1 i R2. Okej. Okay. Czyli mamy wątki fabuły aktywne. Tutaj postęp. Oj, te znajdźki właśnie. To mogę sobie przejrzeć, bo coś tutaj po drodze zdobyłem. Rysunek zabrany Leonowi przy Back Meadow Bridge. Swoją drogą tak mogę przejrzeć? Tak. Rumianek to niewielka roślina zielna o nieprzyjemnym zapachu. Można wytwarzać z niej leki o zastosowaniu wewnętrznym, choć dla wielu osób są one odpychające. Czyli to by było na razie tyle. No i są trofea jeszcze. Dobra. A jakbym dalej jeszcze sprawdził. Czyli tutaj mamy mapkę. Na razie oczywiście odkryty bardzo malutki fragmencik tam, gdzie sobie jeździliśmy. O, umiejętności to bym chciał tutaj na szybko wam pokazać. Walka w zwarciu. Do tego walka dystansowa. Możecie sobie po prostu zatrzymać film, zwolnić film. Jeśli chcecie poczytać wszystko. Ja tutaj też się z tym zapoznam poza nagraniem, żeby wiedzieć, w co inwestować. I mamy jeszcze przetrwanie. Też tego jest całkiem sporo. Dobra. No, jak znam siebie, to zacznę od przetrwania. Ekwipunek, sprzęt. O kurde, jest tutaj tego trochę. A, to dopiero początek gry. Jest zaopatrzenie. Spoko. Materiały i tworzenie różnych materiałów. Będę musiał kolejne przepisy jakoś się zdobywać. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co zwlekać. Czyli tak, tutaj jeszcze butelka po piwie. No i tam już wszystko niby znalazłem, a jeszcze nie mogłem przeszukać tego śmietnika, ale to okej. Chodź do śmietników, żeby ukrywać się przed świrusami. Myślałem, że coś mogę przeszukać, ale tutaj się możemy ukrywać. Czyli też w sytuacji, jak zostaniemy wykryci, to jesteśmy w stanie jakoś im umknąć. Patrzcie, jest kolejne gniazdo. I to nawet nie jedno. Ale ja się jeszcze wstrzymam chwilowo z podpalaniem tego, dlatego że dookoła wciąż mamy kolejnych świrusów. Dobrze by było najpierw się z nimi uporać. Tak myślę. Dobra, tutaj kolejne pomieszczenie. Jak wygląda sytuacja? Przeładuj w ogóle tę broń, Deacon. No i może lepiej się poprzekradajmy trochę, bo nigdy nie wiadomo, czy tutaj nie spotkamy jakiegoś kolejnego świrusa jeszcze. Z tej strony właśnie mamy ich sporo. To jest problem. A ciekawe, na jak dużą odległość oni coś słyszą. Czy tutaj byłbym w stanie przywołać na przykład? Nie. Rzucony kamień zwabi przeciwnika w miejsce wylądowania. No problem polega na tym, że są na razie za daleko. Więc tutaj nie dam rady absolutnie. A jakbym tu bliżej rzucił? O! Teraz jest oznaczony. Dobra, czyli teraz rozumiem, że to zadziała? Czy dosłownie... O moment, za późno to rzuciłem. Chyba jednak troszeczkę za późno. Muszę spróbować raz jeszcze. Tak, czyli jest zaznaczony ten, który podbiegnie w dane miejsce. I nie mogę zbyt szybko rzucać kolejnego, bo wtedy zdradzam swoją pozycję. Z tego, co było napisane. Dobra, to teraz rzucamy w takim razie. Nie. Ale on tego nie usłyszał. Nie, czyli tutaj raczej inaczej to muszę załatwić. Przejdźmy sobie tędy. I tak będę musiał z nimi zawalczyć, ale wiecie, przynajmniej pierwszych kolesi, pierwszych świrusów, żebym mógł wyeliminować po cichu. No przynajmniej jednego, bo tutaj widzę, że jest ich na tyle dużo, że może być naprawdę ciężko. No chyba, że teraz bym rzucił ten kamień. I może to nie jest taki głupi plan. O!
To się bardzo mi przyda, tylko uwaga teraz. No idealnie. O to właśnie chodziło. Teraz zapraszam następnego. Czekajcie. W takim razie przemieszczę się tutaj. Myślę, że to jest niezła taktyka, żeby w ten sposób tutaj zadziałać. Dystraktor. I proszę bardzo, następny. Nie usłyszał tego. Czyli jednak się troszkę oddalił. Aj, są jednak za daleko troszkę. Na szczęście rozumiem, że my możemy w nieskończoność rzucać sobie te kamienie. To chyba lepiej będzie, jeśli tutaj rzucę. Dobra, to ten jeden podbiegnie rzeczywiście. I wtedy go załatwię. Spoko. A ciekawe, czy reagują jakoś na swój widok, że na przykład załatwię kogoś i nagle sobie jakiś wirus leży i wtedy czy przyjdzie następny. Dobra, bo kolejną roślinkę zdobyłem, o której możemy poczytać. Oj, teraz to jest bardzo ryzykowne, co ja próbuję zrobić, bo oni się za chwilę pewnie odwrócą. Wow, jeszcze opuszczam obszar misji w dodatku. I co? Pytanie, czy mnie zauważył? O dziwo, na razie jeszcze nie. Jest w porządku. No, odejdźcie sobie. Ale wiecie, przynajmniej jak tego jednego załatwię za chwilę, to już będzie dobrze. Dobra, zróbmy to, a drugiego wykończę. Bierzemy teraz tą kantówkę, bo on już mnie zauważył. Wow! Aha, wykonać kontrę też umie. Trzeba się wtedy odturlać. No ale załatwiony. Też to sprawnie poszło. Dobrze. W takim razie lecimy. Tutaj jeszcze. Kolejna roślina. I teraz tak. Nie wiem, czy sobie tutaj właśnie nie wrócić, gdzie byłem wcześniej, dlatego że tam mieliśmy te gniazda. Ale wiecie, poradzę sobie jeszcze z jednym świrusem. Mamy go tutaj. Akurat się odwraca na różne strony. Dopadnę go szybko. I w tej okolicy chyba rozprawiłem się ze wszystkimi. Na to wygląda. Mapka mi nie pokazuje nikogo więcej w pobliżu, więc jest w porządku. I teraz tak. Kolejny pojazd policyjny przede mną. Jak w ogóle wygląda sytuacja z amunicją? O, maksymalna ilość, no właśnie. Czyli 20 naboi do strzelby to maksymalnie. Co ciekawe, stąd też mogę coś zabrać. Czyli to pewnie będzie ten złom. Ale też maksymalna ilość, dobra. To już mniej więcej rozkminiam przynajmniej, jak to tutaj wygląda. Też z tymi surowcami. Że z czasem, jak zbierzemy wszystko, to wcale też nie musimy przeszukiwać każdego pojedynczego pojazdu. Jeszcze na razie jestem rzeczywiście na tym etapie, że część rzeczy mogę zebrać, a część nie. O, a tutaj niekoniecznie tylko złom musi być, jak się okazuje. Tym razem co to będzie? Tłumiki. Wycisz broń, montując jej tłumik. O! Tłumik do broni bocznej. No to mi się podoba. Rozumiem, że do pistoletu właśnie. Możemy to przyłączyć. No dobra, jeśli będę potrzebował załatwić kogoś po cichu, to wtedy taki tłumik jak najbardziej się przyda. A na razie idźmy dalej. Dobra, czyli rozumiem, że ten warsztat jest właśnie z tej strony, bo pokazuje mi cały czas na minimapie. Ale w takim razie najpierw zajmę się jeszcze tymi gniazdami, bo tutaj je mamy. I mógłbym to sobie teraz spalić, jak najbardziej. Rzućmy to.
jeszcze. Gniazdo zniszczone. Opcjonalny cel, wypal wszystkie gniazda, 1 na 4. No spoko. To zrobię to jak najbardziej. Weźmy kolejny koktajl Mołotowa. Nawet od razu sobie dwa wytworzę. I rzucamy. Dobra. Teraz strzelba. Też tylko dwóch gości, tak? Trochę trzeba odczekać zawsze, żeby to faktycznie spłonęło. Dopiero później możemy podejść i to przeszukać. Więc ja od razu podejdę tutaj do kolejnego gniazda. A mieliśmy to po tej stronie. Bierzemy koktajl Mołotowa. Swoją drogą, jakbym się wycofał. O, proszę. Dobra. Teraz pytanie, gdzie oni ruszą? Też właściwie też mógłbym od razu ze strzelbą zaatakować i nie czaić się tutaj zbyt długo. No ale on idzie w ogóle w moją stronę. To też nie za dobrze, bo jeszcze moment i mnie zauważy. Poczekajmy, może się odwróci. Wtedy moglibyśmy go zaskoczyć. Teraz. Lecimy. Dobrze. Poszło sprawnie. I mamy następnego. Wow, wow. Już myślałem, że się zaatakowały nawzajem, ale nie. Kurde, to nie jest mi teraz zbytnio na rękę teraz. Ale okej. To w takim razie mam pomysł. Żeby poradzić sobie tutaj. A, tylko jeszcze muszę wytworzyć. Okej. Cała grupa... Zasrane traszki, wszystkie was usmażę, gnojki! Z całą grupą się rozprawiłem za jednym zamachem. Idealnie to wyszło. A teraz jeszcze ty. No. To sobie ładnie oczyściliśmy ten teren, co? Teraz ja się mogę dostać z kolei na górę. Jeszcze tutaj mamy ostatnie gniazdo przy okazji. Ucho traszki zabieramy w ten sposób. No i tutaj kolejne składniki, które też mogłem zabrać. Od razu nafta i butelka po piwie, czyli to, co jest potrzebne właśnie do koktajlu Mołotowa. Tu już nie mogę zabierać. Niestety. Tutaj noga stołka. Na razie jeszcze nie muszę wymieniać tej kantówki, aczkolwiek niedługo pewnie do tego dojdzie. Czyli bierzemy w takim razie sprawy w swoje ręce, jeśli chodzi o to ostatnie gniazdo tutaj. Proszę, wytworzone. Teraz uwaga. Albo dobra, no tutaj sobie rozprawię się z nimi od razu strzelbą. W takim razie. No i spoko. Jest jeszcze jeden. A tutaj co mamy? Misja wykonana. Strefa lęgowa u szalonego Williego. O! Zaufanie. Eksterminator stref lęgowych. Muszę oczyścić gniazda świruców i strefy lęgowe, żeby zapewnić trochę bezpieczeństwa na tutejszych drogach. Dobra, ale spokojnie, bo jeszcze ty zostałeś. Załatwiony. Przeładuj to. No tego trzeciego gościa się kurde tutaj nie spodziewałem. Nie zawsze po dwóch wychodzi. Czasem mamy trzech. No dobra, to niech się spali, a ja w tym czasie wejdę tutaj sobie. I sprawdzę, co mamy w tym miejscu akurat. Amunicja. To od razu sobie uzupełniłem właśnie do strzelby. Super. Teraz wypadałoby jeszcze się podleczyć. Mamy bandaż. Okej, czyli to 50 punktów zdrowia mnie uzupełnia, z tego co widzę. A tutaj mamy coś w środku? Niespecjalnie, niestety nie. Tu mi jeszcze niby coś pokazuje.
A, czyli kolejna kantówka. Dobra, na razie będę po prostu pamiętał o tym, że tu jest ta broń biała. Ale jest tego sporo dookoła, czyli będę mógł w razie czego zadziałać jeszcze. No to jeszcze tylko przeszukać te dwa pozostałe gniazda i wobec tego będziemy mogli dostać się do warsztatu. Ostatecznie. O, a tu proszę. Możemy stąd coś się zebrać. Koktajl regeneracyjny. To coś nowego. Dobra, teraz tutaj. Czy ja tu w końcu byłem? Bo tu mi pokazuje jakby więcej tych przedmiotów. A proszę, stąd jeszcze nie zabrałem. I niby na zewnątrz jeszcze. A, bo rzeczywiście mogę jeszcze zajrzeć pod maskę. To poprosimy. Kurde, powiem wam, że wciągające to jest, naprawdę. Poniekąd mi się The Evil Within 2 pod tym względem przypomina. Gdzie też można było właśnie oddać się trochę takiej eksploracji i temu, żeby zabierać różne rzeczy. Broszurki z motelu Frontier. Zobaczmy, bo też nie sprawdzałem już od jakiegoś czasu. Znajdźki mamy tutaj. I teraz tak. Jak to podejrzeć? Bo jest tutaj kilka różnych rodzajów. Tego wcześniej nie zabrałem. Najeżona manzanita to piękny krzew zimozielony, wydający owoce. Jagody dojrzewają latem lub jesienią i są jadalne. Rumianek już był. Tutaj te broszurki. Macie opis. I to by było na tyle na tę chwilę. Dobra, co my tu mamy dalej? Jest jakiś safe. Wymagana kombinacja do safe'u. Ciekawe, czy można ją zdobyć jakoś w pobliżu? Czy nie za bardzo? Dobra, w takim razie... Niech to szlak. Jeszcze tego brakowało. Na szczęście pozbyłem się przeciwników. Przestań już! Dobra. Czyli tak też to chyba wyłączamy. Pozbyłem się przeciwników z okolicy i dzięki temu nikt mnie nie zaatakował. Amunicja do strzelby, czyli znowu uzupełniona w pełni. Tutaj drewniany baseball. Okej, kolejne komponenty. Jest sporo rzeczy dookoła. O, kombinacja do sejfu, czyli mieliśmy od razu w tym samym budynku. A tutaj jeszcze bandaż zabrany. W takim razie powiem wam, że... Przejdźmy tutaj do tego sejfu i to otwórzmy. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Mam nadzieję, że będzie coś całkiem cennego. Cóż to? Wabik. Okej. A więc też coś ciekawego do zwabiania przeciwników. No dobra, prędzej czy później sobie na pewno przetestujemy. A tymczasem pożegnam się z wami, jako że udało się przeszukać te gniazda. W kolejnym materiale już powinniśmy się ostatecznie dostać do tego warsztatu. A więc usłyszymy się w kolejnym materiale z Days Gone. Na razie.